Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w 22 niedzielę w ciągu roku. Już jest z nami ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Sławek Laskowski i ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię świętego Marka. Tekst jest taki troszkę pocięty, w związku z tym nie będę podawał parametrów. Rozdział 7. Od pierwszego wersetu kończymy na 23. Posłuchajmy tekstu. U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o obłudnikach, jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Nie czci mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Potem znowu przywołał tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. No i mamy ten fragment, kiedy Jezus, można powiedzieć, chce rozwiązać tą kwestię faryzeuszów i tego stylu życia, prawda? Faryzeusze, którzy pozornie stawiają rzeczowe pytanie, ale w rzeczywistości wynika z całego kontekstu Ewangelii. Nie chodzi im o to, żeby z Jezusem podyskutować, żeby zrozumieć Jego sposób postępowania albo czegoś od Niego się dowiedzieć, żeby wejść z Nim w dialog. Chcą raczej Go poskarżyć, po prostu przygwoździć w jakiś sposób, nie? Ponieważ już na początku trzeciego rozdziału Ewangelii, przy pierwszej konfrontacji z Jezusem, poprzysięgli Mu śmierć. Tak. Po uzdrowieniu człowieka z uschłą ręką w czasie szabatu, kiedy Jezus obnażył ich hipokryzję, wyszli i zaczęli się naradzać, w jaki sposób Go zabić. Dlatego mamy tutaj taką przerażającą rzeczywistość. Ludzie religijni, którzy do tego stopnia potrafią bronić własnej tradycji, tak zwanej, czyli pewnego przekazu, pewnej ustnej tradycji, pewnego pewnych idei religijnych, że stają się po prostu głusi i ślepi na objawienie, które przynosi im sam Bóg w osobie Jezusa. Nawet są głusi na, bym powiedział, na to objawienie, które było w Starym Testamencie, bo zmieniają, interpretują Słowo Boże, aby bardziej trzymać się ludzkiej tradycji, nie Bożej. Uchylając Słowo Boże, tak. Naginając je. Naginając, pytanie, tak. Czy jest taka religijność, która może uczynić człowieka głuchym na głos Boga? Jest. Czyli pytamy niestety się... Tak. Dlaczego ci, którzy słuchali Słowa Bożego, którzy mieli to Słowo, rozważali je, którzy mieli nałogowo poświęcając mnóstwo czasu i sił, dlaczego, czy jest w ogóle możliwe, jest możliwe, żeby odejść od takiej żywej relacji z Bogiem do, mówimy, prawa, które zamyka człowieka. No tu chyba można też zwrócić uwagę na to słowo kluczowe też, hipokryci, to co mówi Jezus, nie? Bo hipokrytą był ten aktor, który miał maskę na twarzy, czyli
grał kogoś innego, nie siebie, zakrywając prawdziwą twarz. I to jest właśnie tragedia takiej religijności, która może doprowadzić do człowieka właśnie do hipokryzji. Czyli właściwie to, co jest na mnie, ta maska, to już jest... Przykleja się, tak. się do twarzy, tak. Nie mogę jej już zdjąć. To znaczy zaczynam wierzyć że swoją fałszywą sprawiedliwość, dobroć, fałszywą bezgrzeczność, fałszywą pobożność. Tak. Czyli jako chrześcijanie możemy zrobić dokładnie to samo. I bronię się bardzo gwałtownie, gdy ktoś mi chce pomóc zdjąć tę maskę. Gdy ktoś mi chce pomóc otworzyć oczy, na moją rzeczywistość, traktuję to jako niesprawiedliwy atak, reagując gwałtownie, nawet agresją, prawda? Tak. I tu Jezus... Faryzeusze, którzy poprzysięgli Jezusowi śmierci. Jezus jakby tą kwestię na końcu bardzo mocno rozwiązuje, mówiąc o tym, kiedy zdejmiecie te maski swoje religijne, to zobaczycie, co jest w waszym sercu. I że to jest problem numer jeden. Nie? Ta ich sprawiedliwość uniemożliwia im wejście do Królestwa Bożego, tak. Ponieważ do Królestwa Bożego, czyli w spotkanie z Bogiem, który usprawiedliwia, wchodzi się przez wiarę. Kiedy ja nie mam uczynków, za które mógłbym sobie kupić zbawienie u Boga, mogę je tylko otrzymać jako dar na drodze spotkania z Bożym miłosierdziem, z przebaczeniem grzechów. Bo jeżeli są potrzebne, ale służą czemu innemu trochę. A jeżeli faryzeusz to jest człowiek, który usiłuje w sposób super skrupulatny zachować Boże prawo w każdym calu, i to jest... W dobrej wierze, pragnąc w ten sposób przyspieszyć przyjście Mesjasza. Tak. Taki był ten właśnie faryzeusz dochodzi w tej swojej gorliwości do takiego momentu, że usuwa przykazanie Boże, uchyla je, trzymając się ludzkiej tradycji, to czy dzisiaj jest to możliwe? Tak. Jako chrześcijanin. No oczywiście, że ktoś tak. To bardzo stara się skrupulatnie zachować Boże prawo, może doprowadzić do... Uwaga, to jest taka piękna dzisiaj... Do czego? Jest taki wykrzyknik, jakbym powiedział, bo Jezus mówi, słuchajcie, właśnie przyjęcie prawa prowadzi do tego, że jak ty powiedziałeś, koniecznie chcesz przyspieszyć przyjście Mesjasza, bo wiesz, że twoje serce jest takie biedne, właśnie takie sponiewierane tymi słabościami, że wtedy, kiedy przyjmujesz de facto Słowo Boże, to ono ci pomaga ukierunkować się na Chrystusa i tylko sobie wołanie, jak mówiłeś, Panie, przyjdź, zmień moje serce, bo ja siebie nie mogę zmienić, nic tu nie pomoże, ani moje modlitwy, ani posty, ani uczynki, nawet nic. Ja mogę tylko wołać do Jezusa i prosić, daj mi serce nowe. Daj mi serce nowe. Mesjasz przyszedł do faryzeuszów i oni mówią, nie, precz, on psuje tradycję, on psuje prawo Boże. Bo się zagubili, z nim. Bo mają tą maskę na twarzy. Nie tylko go nie rozpoznają, ale gwałtownie odrzucają. Czyli to Boże prawo, nazwijmy to Boże prawo, próbują tylko przyjąć w sposób zewnętrzny. Bo jest ta pokusa, jak mówiłeś, że ja coś mi się udaje zrobić, coś wypełniam, i już mi wydaje się, że jestem coraz lepszy. Jest taka zła droga życia duchowego, na którą niektórzy swoich uczniów wprowadzają, że masz być coraz lepszy i człowiek naprawdę się stara i robi to w dobrej wierze. I jeżeli ja jestem coraz lepszy, to coraz mniej mi jest potrzebny Jezus Chrystus. Mesjasz, Zbawiciel, bo ja jestem coraz lepszy. I tu jest ta właśnie pokusa, że Jezus mówi, zdejmijcie te maski. Słowo, które jest żywe i skuteczne, słowo, o którym mówi list do Hebrajczyków, że jest nam dawane po to, żeby rozdzielała duszę i ducha, ciało i od szpiku. Tak. Intencje i myśli serca. Właśnie, żeby badać twoje, Psalm 139, nie? Tak. Panie, twoje słowo mnie bada i przenika, nie? Oczywiście. Ale po co? Nie? No po to, żeby odkryć to, co mamy tutaj. Tak. Że oto wnętrze całe. Oczywiście, i staję przed tym dylematem i mam piękną odpowiedź. To jest niesamowita dobra nowina, bo ona mówi, w Jezusie Chrystusie jest moje zbawienie. To jest dobra nowina dzisiejszej Ewangelii. Zdejmijcie maski, nie musicie być hipokrytami, nie musicie się wysilać, pokazywać się jakimiś innymi, tylko bądźcie sobą, stańcie w prawdzie. Ja po to przyszedłem właśnie, aby was zbawiać. Czy człowiek, który nie dopuszcza
Bożego światła, tak. Światła Bożego tak. Słowa do swego wnętrza, by nie pozwala się temu słowu osądzić. Koniec tego wszystkiego jest... Jest w niebezpieczeństwie, że będzie udawał. To nie, musi udawać, bo jeżeli nie ma Zbawiciela i nie ma zbawienia z moich grzechów, to jest tragedia. Więc ja muszę sobie to wszystko wytłumaczyć, jakoś ustawić. I dlatego oni zaczęli to wszystko naginać w sposób ludzki, żeby wyjść na dobrych, porządnych, takich, że pewnych, że ja będę zbawiony, nie? Dużo ludzi dzisiaj tak. Jest takich właśnie bardzo pobożnych, którzy w dobrej wierze mówią, ja się modlę, ja chodzę do kościoła, ja pracuję ciężko, jeszcze pomagam tam synowej czy komuś tam, opiekuję się chorym ojcem w domu. Jakie ja mogę mieć grzechy, proszę księdza? Jakie ja jestem dobrym grzeszyć? Jestem dobrym katolikiem. Człowiekiem. Moja religijność sprawia, że nie przyjmuję w ogóle Ewangelii, dobrej nowiny, że Bóg przyszedł do grzeszników. A jeszcze tak. Bardziej my księża. Nie ten adres. Jesteśmy tutaj zagrożeni. No, wiesz, my jesteśmy... My to już w ogóle z dużym porządku. Bożego, jesteśmy w pierwszej kolejce. Popełnia choroba zawodowa. Zawodowa, tak można powiedzieć. Choroba. Tak, i bardzo dobre. To mocno powiedzieć. Określić. I to jest dobre słowo też dla naszych współbraci, bo to jest dla nas słowo. I kiedy to się odkrywa, to jest ból, ale też i radość. I nie trzeba naprawdę się bać, bo to człowieka wyzwala i czyni człowieka prostym wobec też ludzi. I dopiero wtedy możesz innych prowadzić do Chrystusa, kiedy sam jesteś prowadzony do Niego i przez Niego. I pokazujesz naprawdę drogę światła, drogę radosnego wyjścia z tej sytuacji, o której mówi Jezus Chrystus. Że to serce faktycznie z mojego serca. Ja kiedyś po prostu przeżyłem jakby szok, kiedy do mnie dotarła ta Ewangelia Marka, w tym ta końcówka. I ja mówię, Jezus, powiedziałem, Jezu, moje serce. Boże, to jest tragedia. I odnalazłem tę radość, teraz że on mnie stawia. Zobaczcie, jakie to jest ważne, nie? Że z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Mojego, to jest tak. Nierząd, wszystko. Cudzołóstwo. Ja wyliczam tylko pewne, nie? Już mamy przynajmniej dwa. Nierząd i cudzołóstwo. Kradzieże, zabójstwa i tak dalej. Podatki i tak dalej. Tymczasem dzisiaj ani cudzołóstwo, ani nierząd nie jest uważane za coś złego. Że sankcjonuje się. Proszę bardzo, no tak, tacy tak. Jesteśmy. Taką mamy naturę, więc tak trzeba. Takie mam potrzeby. Należy mi się szczęście. Jeżeli w życiu nie zaznałem szczęścia, no to dlaczego mam go nie zaznać? Muszę go szukać. Tymczasem Jezus mówi, całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Tak. Czyli jakim? Nieczystym. No. Oderwanym od Boga, oderwanym od ludzi i zarażającym złem, które jest we mnie, otoczenie. Tak. To jest strasznie trudno dzisiaj o tym mówić. Faryzeusze mówią o nieczystości rytualnej. Skupiają się na tym, co było tylko pewnym etapem. Ja pamiętam, jak na wykładach nam tłumaczył to świętej pamięci ksiądz Potocki, na wykładach z Pisma Świętego, że Bóg miał swoją pedagogię, żeby w ogóle ci ludzie, których wybrał jako swój lud, czegokolwiek w ogóle nauczyli się przestrzegać i jakkolwiek Boga słuchać, to im dał wiele takich rytualnych przepisów czysto zewnętrznych, żeby ich pilnowali, zanim właśnie czystość tych naczyń i tak dalej, czystość rytualna. Żeby zaczęli myśleć o swoim tymczasem wnętrzu. Chcąc ich doprowadzić z czasem i tę drogę wyznaczają potem prorocy do odkrycia tego, czego Bóg naprawdę chce. Czystości serca, prawda? I to odpada jako rzecz niepotrzebna, te rytualne przepisy, tak jak rakieta, która wyjdzie na pewien pułap, odrzuca pewne zbiorniki czy z paliwem tam. Zbiorniki z paliwem idzie już jakby innym pędem, nie? Tak. Tymczasem faryzeusze przytrzymali się tych rytualnych przepisów i je rozdmuchali do rozmiarów absurdalnych, nie? Tak. Zamiast pójść właśnie za prorokami, tak. Którzy mówili, inna jest droga. Nie chcemy ofiary, ale miłosierdzia, oczyście wasze serca.
rozdzierajcie serca, a nie szaty. To, co mówi Izajasz, bardzo pięknie. Jedno zdanie tylko dodam. Takie, poszli jakby w ślepy tak, za... Jedno zdanie pozytywne co do tych przepisów rytualnych, bo oni uważali, że dom jest świątynią, stół jest ołtarzem, a pokarm tą ofiarą, którą mam składać, dlatego mieli umyć ręce, bo mieli być tym ludem kapłańskim. Ja tylko chcę ten pozytywny aspekt tutaj pokazać. Sam w sobie jest piękny, cudowny, ale jeżeli on służy do osądzania i potępiania innych, można z kapłana Boga żywego przejść do kapłaństwa pogańskiego. No niestety zbliżają się coraz bardziej te czasy pogańskie, już coraz mniej jakby rozumiemy tę Ewangelię, a świat się bardzo wciska. Jeżeli się mogę właśnie wcisnąć, w tych czasach pogańskich jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Mianowicie te trzy grupy ludzi, które otaczają Jezusa, i to jest bardzo pięknie pokazane w tej Ewangelii. On rozmawia najpierw z faryzeuszami uczonymi w piśmie, którzy są specjalistami wykwalifikowanymi, wrogo nastawionymi do Niego. Rozmawialiśmy dużo już o tym, że ich problemem jest ta hipokryzja. Jezus próbuje rozbijać młotem Słowa Bożego, tak jak Jeremiasz zapowiadał, ten mur albo ten kamień, którym tak obrosły ich serca. Trudno mu to idzie, prawda? Jedyny faryzeusz, którego nawrócił, to był właściwie Nikodem, ale dopiero po śmierci Jezusa on wychodzi z mroku i staje w pewnym świetle. A potem dopiero Szaweł. Druga grupa to jest tłum, który jest taki obojętny. No jednym uchem wejdzie, drugim i też wyjdzie. Dezorientowany kompletnie. Dezorientowany. Właściwie nie szukają o Jezusa słowa, zrozumienia dla własnego życia. Szukają chleba i uzdrowień, nie? Tak. Za tym gonią, natomiast nie są zupełnie, to Słowo Boże nie zostaje im w głowach, oni za nim nie idą. I trzecia grupa to są uczniowie. Nie mamy niestety tego w naszej Ewangelii, która jest trochę pocięta, jak powiedziałeś na początku, ze względu na szczupłość czasu, którym dysponujemy w liturgii. Ale warto przeczytać cały siódmy rozdział, on nie jest taki bardzo długi. Zachęcamy do tego. Marka, gdzie Jezus mówi, gdy oddalił się od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o tę przypowieść. Oni też nie rozumieją tego, co mówi Jezus. Ale tamci pytają. Sobie poszli, natomiast ci pytają, Jezus wyraża zdziwienie i wy tak niepojętni jesteście, zaczynają raz jeszcze to samo wykładać. Dlatego ta wykładnia. Pytają. Tak. Wniosek. Trzeba być uczniem. Nie można być w tłumie. Drugi. Trzeba być uczniem. Do naszych kolegów pasterzy. Róbcie grupę uczniów swojej parafii. Czyńcie tak, jak robił Jezus. Ksiądz Sławek Laskowski, ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński.